dzień dobry, moi drodzy, to jest dzień piątkowy, czyli dzień ostatni w tym tygodniu, w sensie w tym takim tygodniu od poniedziałku do piątku, jakkolwiek byśmy sobie go nazwali, to jest nasze ostatnie spotkanie w 6 rano w tym tygodniu oczywiście. Będzie to superowy dzień, ale to może zaraz wytłumaczę. Na początek sobie po prostu zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w piątkowym odcinku 6 rano, czyli w dniu pandziowo-słowowo-biblijnym. Jak widzicie, wszystko co ma być to jest, pandzioch tam próbuje się na lampę właśnie dostać, nie wiadomo co będzie tam robił, a skoro tam pandzioch jest i skoro pandziocha widać, to musimy jeszcze pandziocha zobaczyć żywego, no to zobaczmy, czy żywego, no w telewizorze, ale takiego bardziej trochę ruchomego, więc zobaczmy teraz ruchomego pandziocha. Ten pandzioch, moi drodzy, był taki dosyć krótki, ale chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, skąd mi się wziął. W sensie ktoś mi go przysłał chyba na Instagramie, na jakieś tam Instastory, mówiąc, że tak się czuję zawsze jak kończy się odcinek 6 rano. W takim sensie nie odchodź, chcę jeszcze. Bardzo to urocze jest, uważam, że to rzeczywiście bardzo piękne. Jeżeli tak się niektórzy czujecie, przez tutaj rano jest mi po prostu przemiło, że mogę w taki sposób z wami być. Kochani, jest piątek, czyli najlepszy dzień tygodnia, bo będzie biblijny cytat, więc lećmy z cytatem biblijnym, żeby coś sensownego dzisiaj zrobić. Mamy dzisiaj zdanie następujące. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. No, na pewno część z was mi powie, o to się ojciec dzisiaj wysilił z tym zdaniem, jakbym tego zdania nie znał. Po pierwsze, to nigdy nie było założenia, że masz tego zdania nie znać, a po drugie, to zdanie absolutnie jest, uważam, przez nas nietraktowane poważnie i ciągle ono jest przed nami. Kochani, zauważcie, że my jednak mimo wszystko, że znamy tę Ewangelię, znamy te wszystkie Pana Jezusowe zdania, to ciągle żyjemy w takim kluczu, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy wreszcie poukładani, święci, naprawieni, bezgrzeszni, udoskonaleni, tam w ogóle te wszystkie jeszcze inne przymioty będziemy mieli, to tylko wtedy będziemy mogli na serio być z Bogiem. Że dopóki mamy te wszystkie grzechy, słabości, popaprania i tak dalej, to nie ma na to szans. Ludzie drodzy, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I to nie jest żadna apoteoza i żadne wychwalanie słabości i grzechu, broń Boże. Tylko to jest zawołanie i wezwanie i po prostu przemówienie do tych, którzy uwierzyli we własną słabość, grzeszność, beznadziejność i sobie mówią: Pan Bóg to na pewno do mnie nie przyjdzie, bo ja jestem za głupi, za słaby, za grzeszny i w ogóle się nie nadaje. No właśnie dlatego On chce do ciebie przyjść. Właśnie dlatego, że tacy jesteśmy. Kochani, na mnie czasem mówią, że jestem ksiądz od tych popapranych. Ja się w ogóle z tego bardzo cieszę, że ja naprawdę czuję jakąś taką jedność przez to po prostu, kim sam jestem. Z tymi wszystkimi, którzy mają ciągle coś tam po prostu nie tak, ciągle nie po drodze. Ja mam ciągle takie doświadczenie, że Panie Jezu, no przecież z czym do ludzi? Przecież ja ciągle jestem nie taki, jak to powinienem być. No ale no tak jest. I On mi mówi: Adaś, ale ja jestem właśnie od chorych. Jestem właśnie od tych, którzy są popaprani, jestem od tych, którzy są niepoukładani. I nie po to, żeby w nich konserwować te popapraństwo, tylko żeby to popapraństwo doprowadzić do czegoś dobrego w końcu, no. Więc kochani, przestańcie uciekać, przestańcie dawać sobie wmawiać złemu, że jesteście do niczego i że się nie nadajecie i że nie macie szansu Pana Boga i tak dalej, bla, 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 bla. Tylko zacznijcie z Nim wreszcie być. Idźcie do lekarza, po prostu idźcie do lekarza. Nie leżcie chorzy na łóżkach i jęczcie, ale ja umieram z choroby, tylko do lekarza. A jak już nie jesteś w stanie sam, to poproś kogoś, żeby cię zawiózł. Tak jak tych czterech zaniosło swojego kolegę. Bo czasem rzeczywiście człowiek już nie ma tak siły, że ktoś go musi zanieść. Bardzo, ale to bardzo jakby potrzebujemy lekarza, kochani. I on właśnie dla chorych jest. Moi drodzy, mimo że to zdanie doskonale znamy, to bardzo was proszę, przyjmijcie je wreszcie. Dlatego, że większość z nas wcale tego zdania nie przyjmuje. Większość z nas nie żyje tym zdaniem, że mamy przystęp do Jezusa wtedy, również wtedy, przede wszystkim wtedy, zawsze wtedy, kiedy jesteśmy słabi, beznadziejni, grzeszni w ogóle do niczego. I On nas takimi chce. Amen, kropka. Bo to nie ma co więcej gadać. To zdanie jest jak petarda i trzeba to zdanie po prostu wreszcie do serca przyjąć. O mamo, jak moi drodzy, może tutaj pewnie widzicie, trochę się tak troszeczkę ściemniło, bo nagrywam te odcinki tak już tuż przed zachodem słońca w tym tygodniu, więc już takie światło jest takie, chociaż możemy udawać, że jest taki świt, takie, że to jest tak jeszcze nie wzeszło, chociaż ono tak w sumie już prawie zaszło, ale możemy udawać, że jeszcze nie wzeszło. Dobra,
Tyle, kochani, w piątek, w piątuniu, tyle w tym tygodniu. Widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu w 6 rano. No. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i najlepszego weekendu wam życzę, czyli najlepszej niedzieli zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oby to był dobry czas. Z Bogiem, pa!